Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na 15. koncercie wiosennym organizowanym przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół imienia Władysława Szewińskiego w Cieszynie. Witamy dyrekcję i nauczycieli i przede wszystkim Was wszystkich, drodzy uczniowie. To pierwsze spotkanie po 2 latach pandemicznej przerwy. Pewnie niektórzy z Was dopiero pierwszy lub najwyżej drugi raz w koncercie uczestniczą. Tak, to prawda, ale musimy przyznać, że dzisiejszy koncert będzie nieco inny, ponieważ przygotowaliśmy kilka nowości. Dokładnie. Przedstawienie, które za chwilę zobaczycie, bo to będzie przedstawienie, w całości przygotowali samodzielnie uczniowie. Tak, przedstawienie. Ponieważ już za chwilę zobaczą Państwo spektakl pod tytułem Młodość. Zdarzy się to już od wielu dni oczywiście, ale dzisiaj mamy finał, mianowicie organizujemy 15. koncert wiosenny, tradycyjnie charytatywny. W tym roku gramy dla naszej małej Hani, która jest jedną z członkiń rodziny naszej uczennicy. Hania jest bardzo chora, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, no i nasi młodzi ludzie postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i zorganizować dla niej koncert. Uczniowie, też absolwenci, też się zaangażowała pani, która u nas uczyła, już nie uczy, ale jest tak związana emocjonalnie ze szkołą, że też postanowiła się jeszcze zaangażować. To jest niespodzianka, będzie to forma spektaklu przeplatanego właśnie piosenkami, z życia wzięte. Wszystko jest dziełem naszych uczniów, czyli scenariusz, cały pomysł na to wydarzenie, łącznie z osobą, dla której gramy. Wszystkim zaangażowanym tak ogólnie, a jest ich ponad 60 osób, więc nie odważę się wymienić nikogo. Na pewno zasługują na największe uznanie nasi uczniowie. Również główny reżyser, czyli pan Janusz Pawlak, ale też chciałabym podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji tego koncertu za wszelkie nagrody, vouchery, no bo to wszystko nam się złoży na, myślę, piękną kwotę, którą będziemy mogli przeznaczyć na leczenie Hani. Pędzy, bo nie mam pieniędzy, idź precz.